Nowy rok to czas zmian. Po kilku latach nareszcie możemy znowu spacerować po starym rynku w Poznaniu. Pewne rzeczy się jednak nie zmieniają. W związku z tym na 239 odcinek Flesza zaprasza Was Paula Ruła. A oto, co przygotowali nasi dziennikarze tym razem. Rzeczniczka praw dziecka. Jak chcemy, żeby dzieci wychodziły ze szkoły z poczuciem, że nie są jakieś, tylko że... Sonda przedsesyjna. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać, ale chyba u pana dziekana Andrzeja Stelmacha. Koncert noworoczny. Obudziłam się dzisiaj rano z takim przekonaniem, że to będzie naprawdę wspaniały dzień, wspaniały koncert. Nowa rzeczniczka praw dziecka na WNPiD. W poniedziałek 15 stycznia Monika Horna-Cieślak spotkała się w auli naszego wydziału ze studentami. Relacje z tego wydarzenia poznacie w materiale Michała Marcinów. Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dawno nie widziała takich tłumów. Wszystko za sprawą spotkania z Rzeczniczką Praw Dziecka, zorganizowanego przez Koło Naukowe Polityki Ekonomiczno-Społecznej. Wydarzenie, które poprawia świadomość, poszerza nasze horyzonty, pokazuje, że jest to realny problem. Te problemy, które dotykają dzieci, młode osoby, są aktualne. Ja myślę, że to spotkanie tylko pokazało, jak bardzo było potrzebne. Jak bardzo tematyka, która została poruszana, no, dotyczy ogromnej liczby osób młodych. Spotkanie podzielone na dwa bloki. Panel dyskusyjny i pytania z publiczności. Nawet te trudne. Czy jest szansa, żeby dzieciaki nie cierpiały tak, jak cierpieliśmy mój syn, który boi się wyjść do szkoły? Jakie działania podejmie nowa rzeczniczka praw dziecka? Zniesienie punktowej oceny zachowania. Jak chcemy, żeby dzieci wychodziły ze szkoły z poczuciem, że nie są jakieś. Jakakolwiek przemoc wobec dzieci jest po prostu niedopuszczalna. Nie możemy godzić w prawa dziecka związane z tym, żeby czuło się ono po prostu bezpiecznie. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach projektu Republika Niewysłuchanych, która mówi o problemie, jaki występuje w Polsce odnośnie dzieci, młodzieży, tego, że brakuje w placówkach takich jak szpitale psychiatryczne miejsca. Cieszę się, że mogliśmy dzisiaj zainaugurować kampanię społeczną, która będzie wspierać właśnie działania, chociażby pani rzecznik. Wizyta rzeczniczki praw dziecka na naszym wydziale była znaczącym krokiem w podkreślaniu wagi ochrony praw najmłodszych uczestników życia społecznego. Spotkania takie jak te zawsze niosą za sobą wartość merytoryczną oraz pozwalają na poszerzenie horyzontów młodych ludzi. Dla Flesza Michał Marcinów. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza wszedł w nowy rok z przytupem i zaczął go tradycyjnym koncertem noworocznym. O tym, jak przebiegało wydarzenie, w materiale Selmy Olejniczak. Nowy rok już zawitał w nasze progi. Najważniejsze, żeby go dobrze zacząć, co udało się pracownikom UAM uczestniczącym w koncercie noworocznym Filharmonii. Mieli podczas niego okazję posłuchać chóru akademickiego, kameralnego i orkiestry kameralnej UAM. Dzisiaj mamy wielki koncert noworoczny, na który czeka zawsze cała społeczność uniwersytecka. Wszystkie bilety zostały zarezerwowane jeszcze kilka dosłownie chwil po tym, jak były dostępne w internecie. Bardzo mnie mile zaskoczyło przygotowanie i orkiestry, i chóru. No można im tylko pogratulować. Podczas tego dobrze przygotowanego występu chór zaprezentował zgromadzonym utwór muzyki filmowej, które choć dobrze znane, bardzo zaciekawiły widownie dzięki ich nietuzinkowemu wykonaniu w postaci mashupu. Przygotowania rozpoczęły się na samym początku roku akademickiego, także już te kilka miesięcy i na tym się skupialiśmy, żeby dzisiaj pokazać owoce naszej pracy. No, zaczniemy od medleja najbardziej znanych tematów muzyki filmowej Johna Williamsa, Ennio Morricone. Obudziłam się dzisiaj rano z takim przekonaniem, że to będzie naprawdę wspaniały dzień, wspaniały koncert. Mogliśmy też posłuchać tak zwanych klasyków, jednak w oryginalnej aranżacji chóru akademickiego. Potem przejdziemy do muzyki polskiej, bo będzie walc Barbary z Nocy i Dni. Oglądający wskazywali na szereg różnych emocji, jakie im towarzyszyły podczas występów. Obecność na koncercie pozwoliła im odpocząć i oderwać się od codziennych zmartwień. Tak emocjonalnie podchodzimy do tego, czujemy to, co śpiewamy. Spokój, ale też podekscytowanie, no bo jednak muzyka i to dobra, fajna muzyka. Głównie zaciekawienie, znalazłem to, czego szukałem. Wydarzenie w tym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Zarówno organizatorzy, jak i uczestnicy wskazywali na wzrost ogólnego poziomu tej edycji. Wszystkie miejsca są już zajęte. Przyciąga do siebie ogromną rzeszę studentów, pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Muzyczna część była
żywsza. Wszystko jakoś tak miało sens i się składało w jedność. W chórze UEM w tym roku pojawiła się rekordowa liczba chórzystów. Będzie też dla nich taki pierwszy poważny koncert. Czekam na ich po prostu uśmiechy na twarzach. Wydarzenie trwało do późnego wieczora, a w poszczególnych częściach prezentowały się grupy muzyczne naszego uniwersytetu. Widownia wychodziła z sali koncertowej zadowolona i podekscytowana. Noworoczny koncert UAM właśnie dobiegł końca. Zapewnił on uczestnikom wieczór pełen wrażeń i emocji, co sprawiło, że na pewno zapamiętają to wydarzenie na długo. Koncert ma charakter cykliczny, także będziemy się mogli na nim spotkać ponownie już za rok. Do Flesza Selma Olejniczek. Pomimo panujących mrozów, u studentów i wykładowców trwa gorący okres. Za moment sesja. O przygotowania do niej zapytała Gabriela Pisz. Po świąteczno-noworocznej przerwie przyszedł czas na przygotowania do sesji. To dla studentów okres intensywnej nauki do egzaminów. Jak idą Wam przygotowania do sesji? No, powiedzmy, że jeszcze nie idą, ale powoli staram się, żeby poszły. Bardzo powoli, ale już coś jest. Powoli, ale idą. Nie idą, bo na razie próbuję zdać kolokwium, którego nie zdałam. Jaki masz sprawdzony sposób na naukę do egzaminu? Mi się najlepiej uczy, jak ja chodzę po całym mieszkaniu. Mój pies to już czasem po prostu wychodzi z pokoju, jak widzi, że ja wyciągam zeszyt i zaczynam chodzić. Siadam, robię notatki, modlę się. Bardzo lubię fiszki, bo jakoś nie wiem, pomagają mi uporządkować całą wiedzę albo wymyślanie jakichś dziwnych skojarzeń. A czy jakiś egzamin szczególnie cię stresuje? Ekonomia. Statystyka. Wstęp do nauki o komunikowaniu u profesor Piątek. Ja się muszę tutaj zgodzić z kolegą. A jaki jest Twój sposób na odstresowanie się przed egzaminem? Słuchanie muzyki, czytanie ulubionych książek. Lubię spacerować z moim psem, albo oglądać jakieś filmy, seriale, lub słuchać podcastów kryminalnych. Można się sympatycznie odstresować, rozmawiając z ludźmi, robiąc to, co się lubi. Jak wyglądało przygotowanie do sesji u naszych wykładowców? Jaki był najbardziej stresujący egzamin dla Pani na studiach? Myślę, że na pewno egzamin z prawa mediów. Nie wiem, czy powinienem się przyznawać, ale chyba u Pana dziekana Andrzeja Stelmacha. Czy miała Pani jakieś sprawdzone sposoby na naukę podczas sesji? Myślę, że przede wszystkim robienie własnych notatek, dlatego że uważam, że trzeba zrozumieć materiał, a nie tylko go zapamiętać. Znaczy nie było, szczerze mówiąc, specjalnych metod. Nie, no, musiałem poświęcić zawsze dużo czasu na naukę. A jak odstresować się przed egzaminem? Na pewno nie uczyć się całą noc, bo nie ma to większego sensu. Właśnie przed egzaminami, imprezy w Cici Boże. Także kluby studenckie, życie studenckie, to był ten model, który pozwalał jakoś przeżyć na studiach. Sesja to wydarzenie spędzające niektórym studentom sens powiek. Inni natomiast podchodzą do niej ze spokojem i optymizmem. Bez względu na to, jaki sposób przygotowania do niej obraliście, wszystkim studentom życzymy powodzenia i zdania egzaminów w pierwszym terminie. Dla Flesza, Gabriela Piwosz. Idealna recepta na koniec tygodnia dla jednych kojarzy się z wyjściem na koncert, dla innych ze spokojnym, kameralnym wieczorem. Redakcja Flesza postanowiła to połączyć, goszcząc na intymnym, domówkowym koncercie. Więcej w materiale Michaliny Szczepaniak. Mudo. Zespół, który choć śpiewał już w różnych miejscach, nigdy nie robił tego w samych skarpetkach, tak jak to było podczas czwartkowego wieczoru w Poznaniu. A żeby tak się stało, musieli zostać oni zauważeni podczas Great September, po którym pojawiło się zaproszenie. Zaprosił nas Bartek Borówka, który był na naszym koncercie i powiedział, że ma taką ciekawą formułę, bardzo intymną, taką bliską z odbiorcą, no i skusił nas tym. Stwierdziliśmy, że to jest super opcja na rozwój naszego zespołu. Jednak żeby wszystko mogło się odbyć w tak kameralnych warunkach, potrzebny był pomysł i miejsce. Potrzebujemy pokoju, który ma minimum 20 metrów kwadratowych, czyli nie musi być wcale bardzo duży. Trzeba nas jako muzyków wykarmić, przenocować, skrzyknąć trochę znajomych i dać prąd. A my zajmujemy się resztą. A cała reszta to niesamowity klimat i magiczne wspomnienia gwarantowane przez zespół, który ma jasno postawiony cel. Myślę, że to jest po prostu jakieś emocje, które czasem w nas siedzą. Chcemy się z nimi podzielić. Ja jako osoba, która pisze teksty, ze swojej strony mogę powiedzieć, że to jest o tym wszystkim, co się czuje w różnych sytuacjach życiowych, ale
też to, że muzyka jest jakimś takim sposobem na radzenie sobie z tymi emocjami. Piosenki mówią same za siebie. Koncert to nie tylko zespół, ale przede wszystkim uczestnicy oraz ich emocje. Jest tak, jak sobie wyobrażałem, ale dużo lepiej. Nie spodziewałem się, że będzie takie połączenie emocjonalne między zespołem od jakby pierwszej piosenki. Jakby cały ten storytelling między piosenkami w ogóle mnie kupił, więc jest tak, jak myślałem, ale jeszcze razy 100. Ja jestem osobiście zachwycony. Dużo uniesień. Na pewno to jest muzyka dla wrażliwych ludzi. O takich wydarzeniach mówi się niewiele, więc skąd uczestnicy się o nim dowiedzieli? Gospodyni jest moją dobrą znajomą, więc zaproszenie przyszło od niej. Matka Borówki. Od koleżanki. A komu uczestnicy poleciliby przyjście na tego typu koncert? Wszystkim marzycielom i fanom muzyki alternatywnej, delikatnej, trochę kosmicznej. Osobom wrażliwym, osobom czującym więcej. Wszystkim. Mimo że koncert miał kameralny klimat, to wzięli w nim udział ludzie, którzy przy tego typu muzyce, świetnie się bawiąc, zapomnieli, że jest to domówka. Liryczny nastrój, magiczny anturaż i dźwięki, które poruszają, to aspekty, które są pozostałością po tego typu wieczorze. I wiedzą to wszyscy, którym choć raz było dane przeżyć takie wydarzenie. Dla Flesza, Michalina Szczepaniak. To już wszystko w tym wydaniu. Zapraszamy do obserwowania naszych social mediów, w tym Flesz Polityka, Flesz Kultura oraz Flesz Sport. Do zobaczenia za 2 tygodnie.